Oskar Przysucha w kapitalnym stylu rozprawił się z Tygrysem Huta Mińska w sobotnim meczu 19 kolejki rozgrywek czwartej ligi. Przysuszanie mimo początkowego oporu zwyciężyli 5-1. Jako pierwszy na listę strzelców w 36 minucie meczu wpisał się Tomasz Bogołębski, który wykazał się największą przytomnością w polu karnym po wstrzeleniu piłki przez Przemysława Wicika. 3 minuty później Oskar podwyższył na 2-0. Po raz kolejny asystował Wicik, a do bramki rywali trafił Przemysław Nogaj. Po przerwie w polu karnym gości faulowany był Głowacki, a do jedenastki podszedł kapitan Piotr Kornacki, który pewnym strzałem pokonał będącego w bramce Krzysztofa Ufnala. Bramka na 4-0 to prawdziwa ozdoba sobotniego meczu. Agresywny pressing, odbiór, rozciągnięcie gry i skuteczne wykończenie Tomasza Zagórskiego. Ten sam zawodnik pokonał golkipera gości jeszcze 10 minut później po dobrym dograniu Głowackiego. Bardzo się cieszymy z tego wyniku, z tego zwycięstwa. Jest nam bardzo potrzebne. Ale analizując ten mecz, myślę, że nie podlega dyskusji tutaj, nie podlegało dyskusji tak naprawdę od samego początku. Nasza przewaga piłkarska, organizacyjna, taktyczna, mieliśmy pomysł na ten mecz i od samego początku go realizowaliśmy. Rysą na dobrym występie Oskara pozostaje końcówka spotkania, w której po przeprowadzeniu kilku zmian Przysuszanie zostawili swoim oponentom sporo miejsca w środkowej strefie boiska. To wystarczyło, by Tygrys zaliczył jedyne honorowe trafienie i tak pojedynek zakończył się wynikiem 5-1. Szkoda delikatnie, mała zadra w postaci straconej bramki, no ale cóż, no tak bywa. Pracujemy dalej i czekamy na kolejne spotkanie. Po pokonaniu Tygrysa Oskar wskoczył na 5. miejsce w tabeli czwartej ligi. Podopieczni trenera Łukasza Wiśnika w najbliższej kolejce zmierzą się z Zamuniem Radom.